Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i ja oczywiście jestem Gregor. I słuchajcie, dzisiaj jest kolejny dzień testowania gry. Tym razem na tapetę wjeżdża Me in the Office, gra, która wyszła 16 lutego 2023 roku. I to jest kolejna gra, którą dostałem niejako do przetestowania. I szczerze mówiąc, jak ją tylko zobaczyłem, pomyślałem sobie, że to jest świetna gra dla osób, powiedzmy, dorosłych. Jak wiecie, przychodzimy sobie na przykład po pracy, jesteśmy wkurzeni na szefa, na cokolwiek innego, coś nas denerwuje i chcemy się na kimś wyładować. Lepiej właśnie w tej grze i ona się świetnie chyba do tego sprawdza, ale to zaraz przetestujemy, niż na przykład na waszych rodzinach, bliskich czy przyjaciołach. Oczywiście nie tylko mówię tutaj o osobach dorosłych, które wracają z ciężkiej pracy, ale również o was, drodzy uczniowie, bo jak wy wracacie czasem ze szkoły, też macie ochotę cisnąć książką, bo was tam nauczycielka wkurzyła, bo dała dużo zadań. Generalnie naszym zadaniem jest nic innego jak tylko rozwalić biuro. Mamy wszelkie możliwości, mamy szukać nowych możliwości rozwalenia. Ja co prawda tej gry jeszcze nie ogrywałem i to będzie mój pierwszy raz. No ale dobra, dość gadania, bo wy zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeżeli jesteście nowi i piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy przetestowali jakieś inne gierki. Możecie też w komentarzach podesłać jakieś swoje propozycje. Ja je oczywiście przeanalizuję. No i co? Lecimy do odcinka. Okej. Dobra. Ty, ściany też mogę, dobra. O, no cóż, będzie łatwiej tym rzucać. O, tak. Okej, tu spacją możemy sobie podskoczyć, ale co tam jest? Ja tam mogę się dostać. Upsi. No dobra. O. Powiedzmy, że nie wyszła wam gra w tesie i sru laptopem. Na pewno wasi rodzice będą zachwyceni, że rzucacie takimi rzeczami, niż jakbyście mieli rzucać w domu. Ale dobra, czekajcie, czy ja tą ścianę mogę coś... Okej. Teraz się to wszystko takie delikatne. O, mogę. Tylko trzeba wystarczająco mocno. O tak. Ja nie mogę. W ogóle ciekawe jest co, że możemy też nie tylko rzucić prawym przyciskiem myszy, ale ale też poprzez szybki wymach skręcając, widzicie? Jedyne co mnie tak trochę martwi, że czasami fajnie by było zobaczyć coś z innej perspektywy. No co jest? Co to jest, ściana nośna? Nie. W ogóle jak widzicie, w górnym lewym rogu macie liczbę punktów. I budynek ma wciąż wysokości aż 24 metry i my możemy to chyba jakoś zmienić. Dobra, czekajcie, chodźcie może znajdźmy schody. Dobra. Miałem znaleźć schody, ale... O to! Tak się kończy picie w pracy. Takiego kloca ktoś walnął, że aż kibel wysadziło, mówię wam. Jak otworzyć te drzwi? No nie da się tu wejść. No,
Hop. O, od razu lepiej. O. Tak nie róbcie, bo niestety możecie mieć jeden raz nieszczęścia. W ogóle ciekawe, co jest za tam pokój. Dobra. Możemy to wziąć? Możemy. O! Mi się ładnie wąt... O, kaloryfer. Ru. Ale że po wyrwaniu tego jakby nie ma problemów z gazem? Dobra. Ej, powiem wam szczerze, świetne na takie odstresowanie. Właśnie przychodzicie, szef was wkurzył, kolega w... Co tu się w ogóle dzieje, że wszystko tak odstrzeliwuje samo? I wiecie, to jest takie bezpieczne. Dobra. Ja miałem schody znaleźć, ja chcę iść wyżej. Ja chcę iść wyżej tam, wrócić skąd wszedłem. Ewentualnie, może tędy uda się wejść. Okej, okay, już się... Nawet jeżeli się dawało tam wtedy wejść, to już się nie da. Okej, okay, czyli w ogóle... O, są schody. Tylko ostrożnie. Dobra, na samą górę idziemy. Trochę za mocno. Nie? Dobra. Zobaczmy, czy jak zawalę wszystkie okna, to czy coś się wydarzy. No cóż. Spadliśmy na sam dół. Gdzieś tu był wejść. Hop. Strasznie dużo tutaj śmieci. Nie mam pojęcia, kto tu tak nabruził. Wkręcie, hop. Okej. Okay. O, mamy wejście. To jest przydatna funkcja. Jak nie wiesz, gdzie jest wejście do twojego biura, sobie musisz je zrobić sam. W ogóle, co to jest? O, coś spadło. No nie wiem, nieważne. No, co tu tak wszystko leży? No kurczę, nie da się nic podnieść w tym biurze. Opa. Ojojoj. No cóż. Padłem. Ej, dobra, trzeba zrobić sobie nowe wejście, bo nie chce mi się biegać naokoło. No, jeszcze trochę. No, chyba już wejdę. Wyniosę tą kanapę. Tak, chyba za ciężka jest. No nic, powiem wam szczerze, że póki co najlepsze do rozwalania są krzesła. Serio. Ewentualnie jak już ta kanapa jest mniejsza, nie wiem, czy słyszycie, są różne dźwięki. Dobra. Ale wiecie co? Zobaczmy sobie też inny tryb, bo wiem, że są inne tryby, zresztą widzieliśmy je. Video Side Total Progi Dancing. Zobaczmy sobie dancing, tylko jeszcze na chwilę turn off.
F. F i Q. Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy, jak w trybie dancing idzie, bo tu chyba powinien być. Powinni być też inni pracownicy. No i co? Zobaczymy, czy ich się uda w kół. O, właśnie. Okej. Tańcz. Teraz ci zaprowadziłem to na kadencję. O, pięknie. Okej. Jak najwięcej mogę was tańczyć. Koki rozpiździel. No. Tańcz. Tysku się uwali na ziemię. Tam widzę, że ktoś nie tańczy. Tańcz! Co? Wy sobie jecie? Musimy tańczyć. No. I no już. Zobaczmy, co dzieje się na górze. Uwaga! Cierpno! Rozpierducha. Tańczyć, moje pachołki! Dobra. Ale ja chcę tu wejść. Dajcie mi wejść? Okej. Okay. Mogę. Im więcej was tańczy, tym lepiej. Co ty się wylegujesz, gościu? Już! Dobra. Wejdźmy na schody, póki jeszcze... One istnieją. Dobra. Dzieje się. Totalna rozruba. Szczerze mówiąc, ten tryb mi się trochę bardziej podoba niż... to jak ja muszę naciskać z różnymi przedmiotami. O, a komuś tu podłoga spadła. Uuu, i spadliśmy na samą dół, gdzie... Gdzieś były schody. Czy ktoś pamięta, gdzie były schody? Tam są. Dzięki. Mnie odsłoniliście. Zniszczy ten filer. O, pięknie.
Tylko pożoga! Co tu schody robią? Gdzie tu iść? Okej. Na najwyższe piętro już się nie dostaniemy. Więc trzeba sprawić, żeby to najwyższe piętro przyszło do nas. Coś chyba wypadł. Dance! Znowu żeśmy spadli. Ajajaj, okay. I parkour nam tu nie wyjdzie. Wszystko się teraz zawali. Co? Ty jeszcze pracujesz? Jak śmiecie tu pracować? Między piętrami tak to nie chwyta. Gra dalej myśli, że tu jest. Okej, ale już chyba zeszła. Rozwalić tą ścianę. Nie jest nam już potrzebna. Ej, ale wiecie co? Włączyliśmy muzykę na chwilę. Ja chcę zobaczyć, jak ten budynek wygląda z zewnątrz. O, nawet drzwi w końcu znaleźliśmy. Jakim cudem on się tu jeszcze trzyma, ja się pytam. Czy ktoś mi powie, że ta część budynku trzyma się tylko i wyłącznie na tej jednej rzeczy? Dobra, wyłączmy muzykę i spróbujemy to sami. No nie. No dobra, no to zobaczymy, czy jak prawa fizyki tu zadziałają, czy jednak uda się doprowadzić do tego, że cały budynek osiądzie. Czy ja czymś tu mogę... No dobra. Utknąłem! Okej. O! W końcu. Ej, nie, no dobra, powiem wam tak. Testując tą grę ponad 3 kwadranse, wychodzę z założenia, że tryb muzyczny jest dużo, dużo zabawniejszy, bo możemy nie tylko rozwalać biuro, ale również i sterować de facto naszymi minionami, którzy byli kiedyś jeszcze naszymi pracownikami, a teraz zamieniają w gruz. Wiecie co? No. Centrum dowodzenia właśnie upada. I słuchajcie,
ja się mega jaram tą giereczką. Myślę, że czasami po pracy, jak będę miał taki gorszy dzień, na pewno na odstresowanie jak najbardziej wam też ją polecam. No i co? Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze, komentarzu i subiku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!